Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj witam się z Wami takim oto widokiem. Mam tu już nasypaną kawę. Teraz ją zaleję. Jest to kawa orzechowa, która bardzo mi smakuje. Dodam teraz troszeczkę mleka. Ciekawe, czy chlupnie. Jak to u Was bywa z tym mlekiem? Chlupie czy nie chlupie? O. To sobie teraz dodałam mleka. Gdzie mleko z kawą, a nie kawa z mlekiem. Dobra. Idziemy robić śniadanie. No i kawa gotowa, ale czego Wam nie pokazałam? W jakim kubku? Zawitał do nas chyba już klimat świąteczny. Kawę. I zabieram się za swoje śniadanie. A u mnie dzisiaj to będzie biała bułka i do tego boczuś. Pięknie wygląda, to już akurat końcówka, ale tu dosłownie szyneczka była. I do tego musztardę. Oj, lubię takie proste śniadania. A najbardziej, że mi to smakuje, tak? Więc w ten sposób je sobie przygotowuję. Ma być smacznie, prawda? Lubię jeść to, co lubię, a nie to, co by wypadało zjeść. Także dzisiaj bez ukrycia wszyscy widzą, że jem boczek. No właśnie. I to już będzie końcówka tego boczku tak naprawdę. Proszę bardzo. I do tego dodam sobie to wszystko to, myślę, że jest winą pogody, którą mamy, ponieważ jest bardzo zimno. Bardzo. Jest zimno ogólnie. I wtedy nasz organizm potrzebuje troszkę więcej kalorii. I myślę, że dlatego teraz u nas tak chce się nam wszystkim tłustego. No i proszę, moje śniadanie gotowe. Dwie bułki. Bułka przekrojona na pół. Do tego boczek i musztarda razem z kawką. I powiem Wam, że wczoraj taką kawę orzechową zrobił mi mój mąż. Oczywiście kawę zaparzył, posłodził, gdzie ja nie słodzę, i dolał mleka. No i ja wzięłam tą kawę, napiłam się i od razu poczułam, że jest tam cukier. Ale nie o cukier chodzi. Chodzi o to, jaki smak kawy poczułam. Ta szczypta cukru wydobyła smak tej kawy orzechowej. Ona o wiele lepiej smakuje, o wiele bardziej czuć smak orzecha, może tak, z cukrem, niż bez cukru. Z mlekiem to wiadomo. I myślę, że tak samo jest z herbatami owocowymi. Gdy zaparzymy herbatę owocową i dodamy cukru tak na czubeczek łyżeczki i dodamy do tej herbaty ten cukier, to myślę, że też o wiele bardziej czuć smak danej herbaty, że ten cukier pomaga wydobyć ten aromat. Ale dziś
Moja kawa jest bez cukru, bo ja nie słodzę. Mimo, że wczorajsza bardzo mi smakowała, ale jednak już jestem tak przyzwyczajona do kawy z mlekiem, że żaden cukier mi tutaj nie jest potrzebny. Choć smak był ciekawy. No i proszę, śniadanie moment i zniknęło. Został tylko ostatni łyk kawy, więc łyk kawy. O, jeszcze mały. I po śniadaniu. A ja usiadłam sobie tutaj z moją kawą. No i tak siedzę i myślę. A pomyślałam o tym właśnie cukrze w kawie. I myślę, że są jednak i tacy miłośnicy kawowych słodkości, dla których zapewne ciężko jest wyobrazić sobie naturalny smak kawy, który zazwyczaj kojarzy się z nieprzyjemną goryczką. A jednak taka słodka kawa potrafi być prawdziwą bombą kaloryczną. Licząc wsypane do niej łyżeczki cukru i mnożąc przez ilość wypitych kaw w ciągu dnia, oj, taka ilość cukru zabija wyjątkowy smak prawdziwej kawy. Więc dlaczego słodzimy tą kawę? A po prostu są to nasze przyzwyczajenia. Kiedyś nie można było dostać dobrej jakościowo kawy. Kupowało się kawę, ale nie można było mówić o jej walorach smakowych. A żeby przełknąć już taką kupioną kawę, potrzebne były duże ilości cukru i mleka. Ale dziś mamy różnorodność kaw i dobra, świeżo zmielona kawa nie potrzebuje żadnych dodatków. Więc warto by było pozbyć się tego przyzwyczajenia i oduczyć się po prostu jej słodzenia. A co, gdy jesteśmy na mieście? Co z kupowaniem kawy w sieciówkach? No niestety tutaj też musimy uważać, gdyż kawy, na przykład karmel latte lub różne inne tego typu, zawierają w sobie do kilkudziesięciu łyżek cukru. Więc myślę, że lepiej taką dobrą kawę zmielić i przygotować ją w domu samemu i wiedzieć, czego i ile do niej się dodaje. A słodzenie kawy kilkoma łyżeczkami cukru dziennie to tylko nasze przyzwyczajenie, bez którego da się żyć. Słodki smak kawy możemy wydobyć odrobiną cukru albo po prostu przyprawami takimi jak cynamon, kardamon. A zbyt wyrazisty smak kawy można po prostu zbilansować odrobiną mleka. Więc pamiętajcie, dobra kawa dostarcza różnorodności i mnogości doznań sensorycznych. Takie były moje właśnie przemyślenia. Dopijam swoją kawę. Nagrywam niestety przy świetle. Chociaż godziny przedpołudniowe, ale na dworze tak szaro, że i w domu już jest ciemno. Okej. Po takich burzliwych przemyśleniach można chyba przejść i myśleć o obiedzie. O obiedzie pomyślałam, ale za dużo tutaj nie główkowałam, bo gdy zajrzałam do lodówki, zobaczyłam, że jest jeszcze ostatnia porcja gołąbków. Także podgrzane gołąbki, do tego sos pomidorowy z koperkiem i obiad na dziś gotowy. A po obiedzie zachciało się herbatki i czegoś słodkiego. Mam tutaj dwie czekoladowe praliny z nadzieniem.
Bardzo pyszne, te są orzechowe, te są śmietankowe. Będę teraz delektować się. Byłam na zakupach, pokażę Wam teraz, co kupiłam. Część rzeczy jest z Biedronki, część z innych sklepów, po prostu to, co było potrzebne, to kupiliśmy. A zacznę tak. Dla starszej córki taki kocyk na łóżko, taki milusi przytulny, będzie na pewno zadowolona. I chciała też dostać szachy, czy to warcaby są. Coś takiego chciała, żeby grać. Ok. I teraz zakupy biedronkowe. Chleb stołowy, pilniczek, 10 bułek białych pszennych, banany, już kilku nie ma, chusteczki nawilżane. Ogólnie lubię je, dobre są, ale wkurza mnie, jak opakowanie tu się rozrywa, bo często tak się dzieje. Baterie, takie, takie. 4 śliwki. Serek waniliowy z Roll Mlecz. Polecam. Bardzo dobry. Składem też dobry. Dla dzieci. Bardzo dobre. I jeszcze wzięłam kiełbasę toruńską. Może sobie zjemy. O! Kiełbasa. Niby 80% mięsa wieprzowego. A do tego żel do kąpieli. Kremowy płyn i żel do kąpieli. Brzoskwinia. Krem kokosowy. Z tej firmy też nie wysusza, nawilża, przyjemnie pachnie. Tak, tak, dobrze widzieliście. U nas dziś na kolację znowu frytki. Ale już tak mamy. Jak złapiemy smaka na coś, to możemy jeść kilka dni pod rząd. Ja już na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia niebawem.